Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Droga do długowieczności przewodnej, do długowieczności bilowej. Wszystkie zagadnienia, którymi się zajmujemy, wszystkie absolutnie łączą się z tematem długowieczności. Czyli tak Państwu przygotowaliśmy ekstrakty roślinne i produkty oraz tematy, żebyście Państwo zawsze odnaleźli w tym, o czym mówimy, fragment swojego zdrowia i żebyście zawsze pamiętali, że zastosowanie się do tych wytycznych, zastosowanie roślin pozwoli Wam być zdrowszymi i żyć dłużej. To jest w ogóle fundament Biloe, czyli ta vida longa, droga do długowieczności. To jest najważniejsze motto naszej działalności, dlatego że z tej perspektywy, Szanowni Państwo, stanowi to bardzo uniwersalne zagadnienie, fundament życia i zdrowia. Abyśmy, jeżeli chcemy być w naszym zespole, żebyśmy mogli poznawać te mieszanki, te suplementy, zawsze pamiętali, po co one są. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem, dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. Jeżeli byście Państwo chcieli konsultacji dla uczestników systemu Biloway, zapraszam serdecznie do Cabela Beauty Clinic. Przypominam też tylko, że Szanowni Państwo, te konsultacje w Cabela Beauty Clinic są odpłatne. Także tutaj, jeżeli Państwo byście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam serdecznie. Poświęcam około 45 minut na taką konsultację i zawsze staram się, żeby to była rozmowa, żebyśmy mogli jak najwięcej z takiego spotkania wynieść, żebyście Państwo mogli mieć jak najlepsze zalecenia dotyczące zdrowia. Muszę Państwu powiedzieć, że w każdym takim spotkaniu ja nie jestem przyjacielem leków. Ja się koncentruję, Szanowni Państwo, wyłącznie na tych mieszankach, które stworzyliśmy dla nas, żebyśmy mieli ten proces vida longa, czyli biloway, czyli żyć długo i zdrowo. A dzisiejszy temat, dlaczego masz dyskomfort trawienny, czyli zweryfikuj zdrowie swoich jelit. Co takiego się tam dzieje w tych jelitach, czy one w ogóle są dla nas ważne, czy tylko tam trawią ten pokarm i go wydalają, czy może komunikują się z całym naszym organizmem i wpływają na nasze zdrowie. Muszę Państwu powiedzieć, że pojawił się znów odnowiony i to 8 sezonów na Netflixie serial Dr. House. Muszę przyznać, że zdarza mi się czasem usiąść do telewizora i oglądać ten serial. To są całkiem sympatycznie podane niektóre choróbska i jak ten proces dochodzenia diagnozy tam występuje. Także muszę Państwu powiedzieć, kto lubi takie kryminały medyczne, przypominam Państwu, że już coś takiego jest. Dlaczego teraz mi się o tym przypomniało? Dlatego, że tam bardzo często pojawia się temat zdrowia jelit i przewodu pokarmowego w rozpoznawaniu różnych chorób. I medycyna klasyczna, nie tylko medycyna naturalna, medycyna klasyczna bardzo poważnie traktuje zdrowie jelit. Aby mówić w ogóle o zdrowiu jelit, za chwileczkę przejdziemy o tej komunikacji jelit z mózgiem, nerkami, układem kostno-stawowym i tak dalej, czy sercem. No, myślę, że dla większości z Państwa ciekawostki, takie, że nie słyszeliście o tym wcześniej, to podkreślę jedną rzecz. Nie chcę tutaj zagłębiać się w całą budowę jelit, ale chcę podkreślić pewną synergię, która w naszym organizmie występuje. Otóż jedną z najważniejszych elementów zdrowia człowieka są bakterie probiotyczne. I one stanowią w tej chwili w medycynie, na wierzcie mi, kardiologii, nawet w ginekologii, psychiatrii, podstawowy element leczenia różnych chorób. Mówi się powszechnie o tym, że bakterie probiotyczne są ważne w leczeniu bardzo wielu różnych chorób. Chodzi o to, że zdrowa mikrobiota jelitowa jest w ogóle nam niezbędna do tego, żebyśmy byli zdrowi. W różnych zakresach, dlatego że bakterie probiotyczne mają pozytywny wpływ na cały organizm, czyli w ogóle cechą warunkującą nazwanie bakterii bakterią probiotyczną jest to, żeby ona dla nas była zdrowa, nie szkodziła nam, tylko zawsze nam pomagała i była dla nas bezpieczna. O tym proszę bardzo pamiętać. Jeżeli chodzi o zaburzenia flory jelitowej, to my to nazywamy zaburzeniami mikrobioty, czyli dysbiozą.
mogą być przeróżne zaburzenia równowagi flory bakteryjnej w jelitach. Bardzo często te zaburzenia przyczyniają się do powstania bądź do nasilenia chorób, na przykład otyłości, cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, nieswoistych zapaleń stawów i jelit, czy raka okrężnicy, a nawet astmy, biegunek i zaparć. Zobaczcie, jaki szeroki zakres wpływu mikrobioty na nasze zdrowie. Same zaburzenia trawienia czy niedożywienie jelit organizmu przy zniszczonej florze jelitowej może mieć też inny mechanizm, czyli my jesteśmy niedożywieni, dlatego że początek choroby bierze się z tak zwanego zespołu złego chłaniania. A tutaj mamy problemy różnego rodzaju, mogą pojawić się alergie i stany zapalne, jako wtórne reakcje na problemy stanu zapalne w przewodzie pokarmowym. Warto również pamiętać, że jelita to jest duża powierzchnia styku naszego organizmu ze światem zewnętrznym. Jeżeli sobie wyobrazicie powierzchnię chłaniania, to jest 200 metrów kwadratowych. Tam nawet długość tych jelit nie jest taka ważna, chociaż to jest też ważny aspekt, bo na przykład psy czy zwierzęta mają inną budowę układu pokarmowego, a ludzie inną. Dlatego, że my mamy dostosowane jelita do pokarmu, które zjadamy. Ale wyobraźcie sobie 200 metrów kwadratowych, to jest 10 na 20 metrów kwadratowych, jakie to ma wchłanianie. No wyobraźcie sobie boisko, kort tenisowy, na którym wylewacie wiadro wody. W słoneczny dzień to można by powiedzieć, że jak gdyby była ziemia, na której po tej powierzchni, czy trawa, byście wylali wiadro wody, to tam, ja nie wiem, czy minutę by zajęło, zanim się całe to wiadro chłonęło tą ziemię. Zobaczcie, jaka gigantyczna powierzchnia chłaniania. Jeżeli chodzi o informacje, które dzisiaj Państwu powiem, i to jest w ogóle fenomen, już same te tytuły powinny Was zachęcić do tego, żebyście sobie troszeczkę więcej na temat jelit poczytali. Dlatego, że chcę Wam powiedzieć o mikrobiocie i o otyłości, o osi jelito-mózg, ale nie wiem, kto z Was słyszał o osi jelito-kości, jelito-serce, jelito-skóra, jelito-nerki czy jelito-wątroba. I jakie są konsekwencje zaburzeń mikrobioty spowodowane przez na przykład sztuczne substancje konserwanty pokarmu. Zaczynamy zatem naszą drogę przez wiedzę na temat jelit. Kilka takich podstawowych informacji z gastroenterologii, czyli z dziedziny, która zajmuje się zdrowiem chorobami jelit. I tutaj mamy zespół nieszczelnego jelita. To jest takie dość potoczne sformułowanie. Bardziej często występuje w dietetyce niż w medycynie klasycznej, ale chodzi o to, że dochodzi do rozszczelnienia się przestrzeni międzykomórkowej i do zwiększenia przepuszczalności błony śluzowej jelit, przez co dochodzi do różnych dziwnych sytuacji zdrowotnych. Czyli tak jakby jelita są nieszczelne. Tak jakby się nam jakaś rura rozszczeliła i zrobiły się dziury i przez to nam coś albo wchodzi do organizmu, albo powoduje stan zapalny. Czyli mogą być z tego powodu różne dziwne rzeczy. Tak? I teraz na przykład reumatoidalne zapalenia stawów się nasilają, czy inne choroby autoimmunologiczne. Tak? Zobaczcie, jaki to może mieć wpływ na organizm. Natomiast przyczyną tego mogą być na przykład stres, ale też infekcje, zła dieta, ciąża, menopauza, różne leki i alergie pokarmowe. Nasilanie się stanów zapalnych w przewodzie pokarmowym spowodowane jakąś alergią. Ważną rzeczą jest to, że w zespole jelita nadwrażliwego, jak również w innych zespołach, gdzie mamy stany zapalne w przewodzie pokarmowym albo taką psychiczną nadwrażliwość, która skutkuje zaburzeniem funkcji jelita, probiotyki mają udokumentowane znaczenie w leczeniu. Czyli Brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologów
poleca na przykład szczepy Lactobacillus, nie wskazując konkretnej nazwy szczepu. To jest też ciekawe, czyli oni tak uogólniają, że ten Lactobacillus jako szczep probiotyczny jest bardzo, bardzo ważny w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego. Dobrze, teraz zobaczcie, mamy oś jelitowątrobową. Może być taka sytuacja, że mamy tak zwaną encefalopatię wątrobową, czyli zaburzenie pracy wątroby, którym dochodzi również do zaburzeń mikrobioty jelitowej. W konsekwencji dochodzi również do zaburzeń funkcji metabolicznych i osłabionej detoksykacji. Mamy brzęki, mamy stan zapalny, mamy zatem utrudniony odpływ żółci. I w długiej konsekwencji, jeżeli trwa to długo, dochodzi do marskości, zaburzeń krążenia w jamie brzusznej, bo wątroba ma bardzo specyficzne ukrwienie i powstaje tak zwane krążenie poboczne, które może skończyć się jednym z powikłań marskości wątroby, jakie są żylaki przełyku. Szanowni Państwo, są nawet w świecie znanych osób, gwiazd można byłoby powiedzieć, osoby, które zmarły z powodu pęknięcia żylaka przełyku przebiegu marskości wątroby. Najczęstszym powodem tego typu problemów jest, szanowni Państwo, nadużywanie alkoholu. Niestety dochodzi również do tego, że zaburzenie funkcji pracy wątroby powoduje zaburzenie funkcji mózgu. Czyli tutaj dochodzi do encefalopatii wątrobowej. Tak? Mamy również różne negatywne rzeczy związane z funkcją jelit i różne problemy zdrowotne, na które zawsze warto zwracać uwagę. To jest kilka takich przykładów. Na przykład dieta tak zwana zachodnia, alkohol, antybiotyki, czy na przykład leki przeciwzapalne, to jest niekorzystne środowiskowo wpływ na jelity. Mogą uszkadzać. Możemy mieć dysbiozę, a więc zaburzenia składu mikrobioty w związku z tym. Może dochodzić do wzrostu przepuszczalności jelit, czyli tak zwane leaky gut, czyli rozszczelnienie jelit. Możemy mieć różne nietolerancje pokarmowe związane z genami, i to jest nietolerancja laktozy, cukru z mleka lub glutenu, czyli celiakia. Tam dochodzi również do zaburzeń mikrobioty, zaburzeń funkcji nabłonka i do zaburzeń pracy układu immunologicznego. No i możemy mieć, szanowni Państwo, rozwój stanów zapalnych. Tutaj to nie tylko jest miejscowy stan zapalny, ale proszę pamiętać, że jest uogólniony stan zapalny. Może być na przykład nasilenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów, czy Hashimoto, czy łuszczycy. No dobrze. Oś jelitoskóra. To jest coś, z czym ja również pracuję na co dzień. Muszę Państwu powiedzieć, że w medycynie estetycznej, a jest wielu wspaniałych doktorów, którzy prowadzą swoje gabinety. Między innymi pani doktor Magdalena Elsner w Częstochowie, z którą miałem przyjemność kiedyś pracować. Ona zresztą jest wspaniałym wykładowcą. Ona w swoich wykładach opisuje oś jelita skóra, pokazując, jak wspaniałe efekty terapeutyczne, ale również, nazwijmy to wprost, upiększające mają jelita na naszą skórę. I prawidłowa flora jelitowa poprawia jakość skóry, na przykład blokując kortyzol. Warto, szanowni Państwo, jak kogoś by to interesowało, szczególnie jeżeli ma jakieś zmiany zapalne na skórze, no, w twarzy, to troszeczkę na ten temat poczytać. Mamy wspaniałe ekspertów i mamy wspaniałe preparaty, które mogą poprawić pracę jelit, a przez to zobaczycie, że się goi skóra. Czyli twarz jest piękniejsza, znikają zaburzenia różnego rodzaju, jakieś wysypki, zmiany czy łojoty.
Bardzo wielka ciekawostka, Szanowni Państwo. Otóż zaburzenia dietetyczne i dysbioza jelitowa mogą nasilać nadciśnienie tętnicze i również nadciśnienie to nerkopochodne. Czyli zaburzenia mikrobioty mogą inicjować stan zapalny jelit, co następnie nasila przewlekłe choroby nerek. I to jest dwukierunkowa relacja. Dwukierunkowa relacja, Szanowni Państwo. A oczywista oczywistość, jelita są kluczem do odporności, ale źle prowadzone jelita, zaburzenia mikrobioty mogą nie tylko zaburzać prawidłowe funkcje odporności, ale nasilać choroby autoimmunologiczne. Proszę o tym pamiętać. Czyli tutaj te probiotyki czy symbiotyki, o których opowiadamy Państwu. Choroby autoimmunologiczne, które są spowodowane na przykład nieszczędnością jelit, niespowodowane, które mogą się nasilać w przebiegu nieszczędności jelit. Na przykład cukrzyca, toczyn, choroba Crohna, Leśniowskiego Crohna, różne stany zapalne, inne jelita grubego, stwardnienie rozsiane, choroba Hashimoto i RZF. Zobaczcie nieszczelność jelit, jaki wpływ na zdrowie. Myślę, że większość z Państwa wie, istnieje połączenie jelit i mózgu. Jest taki nerw błędny, który steruje pracą układu pokarmowego. Ale bardzo ważna rzecz, a na to, otóż nerw błędny posiada nie tylko włókna, które idą od mózgu do jelit. Posiada również tak zwane włókna aferentne. Czyli informacje niesione są z przewodu pokarmowego do mózgu. Bardzo ważne. Proszę również pamiętać, że bakterie probiotyczne produkują serotoninę i inne nośniki, i inne neuroprzekaźniki, na przykład GABA. Ogromna produkcja serotoniny odbywa się w jelitach. I za to odpowiadają, Szanowni Państwo, między innymi bakterie probiotyczne, ale również komórki znajdujące się w jelitach, komórki śródbłonka jelit. Bardzo, bardzo ważna funkcja jelit. Sterujemy pracą naszego mózgu, a mózg pracuje, steruje pracą jelit. Czyli zobaczcie, 90, to są przeróżne statystyki, ale jak weźmiecie jedną z nich z badań klinicznych, zobaczycie, że aż 95% serotoniny produkowane jest w jelitach. Pamiętacie, co to jest serotonina? Kiedy są problemy z serotoniną? Ale jak mamy depresję, jak mamy za mało serotoniny, to mamy depresję. W dużym uproszczeniu oczywiście. Czyli jeżeli są zaburzenia pracy jelit i produkowane jest za mało serotoniny, na przykład w jelitach, to może być to powodem powstania depresji z powodu zaburzeń produkcji serotoniny. Proszę zwrócić na to uwagę. Bardzo ważna kolejna relacja. Otóż jelita wpływają na kości. Na przykład dieta. Trawicie sobie dużą ilość warzyw. No ale w tych warzywach jest również celuloza, której my przecież nie trawimy. Krowa strawi celulozę, człowiek nie. To w jakiś sposób, jak źle pogryziecie warzywa, człowiek się dostaje do zawartości czegoś, co jest osłonięte celulozą. Wiecie, kto nam pomaga? Pewno nie w takim zakresie, jak u krowy czy u innych przeżuwaczy. Po prostu nasza flora jelitowa potrafi trawić celulozę. Szacuje się, że w organizmie człowieka żyje więcej bakterii probiotycznych, więcej bakterii, niż człowiek ma komórek. Jest więcej bakterii w człowieku niż liczba jego komórek. Wyobraźcie sobie, jak to jest gigantyczna liczba bakterii. A zatem macie taki przykład. Macie dużą ilość warzyw. To powoduje delikatną, tak zwaną zasadowicę. Zasadowica to jest nadmiar zasad, czyli mamy kwasy i zasady. Zasad
Teraz nadmiar zasad powoduje wybudowanie wchłanianie wapnia do kości. Prosta sztuczka dietetyczna, słuchajcie. Dieta bogata w warzywa, dieta zasobotwórcza pomaga w regeneracji kości. Tutaj bardzo ważną rolę zwiększenie puli wapnia i wzrost jego wchłaniania dzięki bakteriom probiotycznym. Czyli bakterie jelitowe na przykład mogą produkować kwas masłowy, który również potrafi leczyć, goić komórki jelitowe, poprawiać metabolizm kości, a wyzdrowienie jelit, lepsze wchłanianie pozwala nam lepiej wchłaniać pokarm. Badania sugerują, że poprawa zdrowia kości u kobiet z osteoporozą występuje przy prawidłowej probiotykoterapii. Osteoporoza i probiotykoterapia to jest połączenie super korzystne. Układ krążenia jelita wpływają również na układ krążenia. Jest kilka statystyk, które mi się przypomina, żebyście Państwo sobie uświadomili, jakie to są relacje. 1 na 4 dorosłe osoby, tak, ma podwyższone ciśnienie. No i teraz ta częstość nadciśnienia w ostatnich latach pokazuje się, że spada. Ale te osoby dorosłe, na przykład w tych krajach, mają cukrzycę. No i teraz numer polega na tym, że mówimy tutaj o krajach europejskich. Częstość występowania cukrzycy wzrosła w tych krajach trzykrotnie w ostatnich 25 lat. Moglibyśmy się cieszyć, że tam się statystyki nadciśnienia poprawiają, tak? Ale cukrzyca wzrosła trzykrotnie. Masakra. Dwukrotnie w ciągu 36 lat wzrosła ilość ludzi otyłych. Na szczęście ilość palaczy spadła o 25%. Alkohol, również są problemy z alkoholem, tak? I teraz, jeżeli popatrzycie na to wszystko z perspektywy dietetyka, to warto zwrócić uwagę, że jest bezpośrednia korelacja zdrowia układu krążenia z prawidłowym odżywianiem i tym, że w przewodzie pokarmowym nie występują patologiczne bakterie, jak też wchłaniamy prawidłowo pokarm. A już nie wspomnę o zdrowym odżywianiu, które jest niezbędne do tego, żeby układ krążenia mógł być zdrowy. Czyli tutaj nasza dieta jest absolutnie kluczem do zdrowia. Natomiast, Szanowni Państwo, wspominaliśmy od początku, że w jelitach żyją bakterie. Muszę Państwu powiedzieć, że bakterie probiotyczne, udowodniono to w bardzo wielu badaniach, mają jakie działanie? Działanie kardioprotekcyjne, czyli ochronne dla układu pokarmowego. Na przykład w otyłości, w nadciśnieniu tętniczym, tak? Jak mamy stres oksydacyjny i tak dalej. W badaniach klinicznych zatem, jak Państwo sobie przejrzycie wpływ suplementacji probiotyków na układ sercowo-naczyniowy, zobaczycie, że dzięki probiotykom osiąga się w kardiologii obniżenie ciśnienia tętniczego, normalizacja stężenia cholesterolu i lipidogramu, poprawę gospodarki węglowodanowej, na przykład w cukrzycy, zmniejszenie stanów zapalnych, poprawę jakości funkcji śródbłonka naczyniowego, czyli ta wewnętrzna błona wyścielająca naczynia krwionośne. Nie wspomnę już o redukcji masy ciała. I prawidłowa dieta i probiotyki potrafią, Szanowni Państwo, przywrócić dobrostan w naszym organizmie. Odchudzanie, oczywista oczywistość. Tutaj jest stymulacja glukagonu. Gonopodobnego peptydu. Glukagon, tak, i insulina. To są dwie przeciwstawne substancje produkowane w organizmie. Glukagon pali tłuszcz, a insulina produkuje tłuszcz. Stymulacja glukagonu, jak również GLP-1, czyli tego glukagonopodobnego peptydu,
wspomaga redukcję poziomu cukru we krwi. My spalamy tłuszcz de facto. To nawet nie chodzi o poziom cukru. My po prostu spalamy tłuszcz. Organizmie szybciej. I wtedy szybciej chudniemy, nie spalając mięśni, a spalając tłuszcz. To jest też ważna uwaga. Przypominam również, że toksyny w otoczeniu, tak zwane ksenobiotyk, czyli substancje C, niewłaściwa dieta niszczą naszą mikrobiotę jelitową. Udowodniono również, że niektóre barwniki i konserwanty mają negatywny wpływ na mikrobiotę. Tym również na przykład benzoesan sodu, azotan sodu czy acesulfam potrafią niszczyć naszą mikrobiotę jelitową. To jest bardzo ważny aspekt. I teraz jak Państwo weźmiecie sobie, a tutaj wybrałem, Szanowni Państwo, bakterie, które są ProBioPlus. A teraz ja nie chcę wszystkiego tu omawiać, ale ja chcę kilka takich ciekawostek Państwu przypomnieć. Otóż te szczepy, które tu są wymienione, podkreślam, to są te wszystkie kropeczki, te pozytywne rzeczy, to jest opis wpływu szczepów bakterii wyciągnięte z publikacji klinicznych i badań klinicznych na temat wpływu probiotyków na organizm. Na przykład Lactobacillus salivarius ma działanie przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne, a Lactobacillus helvetius poprawia nastrój, jakość snu i ma wpływ przeciwdepresyjny. A Lactobacillus paracasei, który również jest w preparacie dla dzieciaków, zmniejsza próchnicę zębów. Zobaczcie. Albo na przykład ktoś ma Helicobacter pylori, czy jakieś gronkowce, albo Candida. To zastosowanie probiotyku Bifidobacterium lactis wpływa na eradykację, czyli usuwanie tych patogenów chorobotwórczych z przewodu pokarmowego. I tak dalej, i tak dalej. Mamy na przykład udokumentowany wpływ Lactobacillus paracasei wspomagający odchudzanie. Zobaczcie, jak szeroki wpływ na nasz organizm mają probiotyki. Specjalnie, i to już wiele lat temu, Szanowni Państwo, wymyśliliśmy specyficzny skład, czyli stworzyliśmy symbiotyk, który sprawdził się i jest absolutnym hiciorem. Ten symbiotyk, czyli to jest probiotyk, czyli bakterie, i prebiotyk, czyli jedzenie dla tych bakterii. To jest 18 wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych. Do tego mamy prebiotyk, czyli ten pokarm, to są fruktooligosacharydy. Do tego mamy cynk, ten błonnik tak naprawdę, tak? To są lignany z nasion lnu, które poprawiają czynność jelit. I coś, co ja uwielbiam, Szanowni Państwo. To jest mianowicie beta-glukan. Beta-glukan z agaricus blasei. Skład, jak Państwo widzicie, to jest saszetka. ProBioPlus jest w saszetce. To jest probiotyk w proszku. Rozpuszcza się go w letniej wodzie. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest dodatkowe składniki, ale tutaj chcę powiedzieć o jednym składniku. To jest beta-glukan, czyli ekstrakt. Otóż, Szanowni Państwo, ja nie mogę Państwu mówić, że jakikolwiek składnik suplementów cokolwiek leczy. Ja mogę, Szanowni Państwo, wziąć dokument z Narodowego Instytutu Leczenia Raka, czyli Narodowego Instytutu Raka w Stanach Zjednoczonych i pokazać Państwu dokument opisujący, w jaki sposób ekstrakt z Agaricus blasei zawierający beta-glukan opisuje wpływ tego ekstraktu na zdrowie. Otóż kto z Państwa zna angielski, może sobie przeczytać i przetłumaczyć. Ja tak ostrożnie spróbuję przetłumaczyć. Otóż ekstrakt z tego grzyba zawierający beta-glukan, a właściwie w szczególności sam beta-glukan tam zawarty, stymuluje dojrzewanie i podział komórek dendrytycznych, zwiększa poziom interferonu, zwiększa poziom tumor necrosis faktor alfa, czyli czynnika niszczącego guzy nowotworowe, oraz zwiększa poziom przeciwciał. W tym również
zwiększa siłę i potencjał funkcjonowania i działania komórek tak zwanych natural killers, czyli komórek, które odpowiadają za niszczenie martwych komórek bądź komórek nowotworowych. Muszę Państwu powiedzieć, że wyrablutanę to jest moja, jeden z takich elementów mojej pasji badawczej. Miałem przyjemność przygotowywać również z osobami z Szpitala Klinicznego w Krotocinie w Krakowie wiele lat temu opracowanie na temat beta-glukanów i później stosowałem u moich pacjentów świetnym skutkiem. Niestety w Polsce beta-glukany stosuje się i tylko po to mają zastosowanie, żeby zmniejszać wchłanianie tłuszczów i cholesterolu z pożywienia. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że na świecie beta-glukany uznawane są za niezwykle cenne substancje wpływające na zdrowie człowieka, stosowane w onkologii u osób z cukrzycą i zaburzeniami gospodarki lipidowej. Nie wspomnę już o tym, że mamy uogólniony wzrost odporności, dlatego od dawna moim marzeniem było to, żeby beta-glukany znalazły się w probiotykach i się znalazły. Zmieniliśmy odrobinę skład. Kolejna mieszanka, którą warto pamiętać, i to muszę Państwu powiedzieć, to jest zdrowie jelit, ale zdrowie w ogóle przewodu pokarmowego. Zaczyna się od żołądka i od przełyku. Muszę Państwu powiedzieć, że jak ktoś ma zgagę i problemy jelitowe, czy żołądka, jakieś odbijania, to poza tym oczywiście, że powinien się skonsultować z lekarzem, to powinien sobie pamiętać o aloesie. Aloes ma naprawdę kapitalny wpływ na zdrowie przewodu pokarmowego, zdrowie żołądka, czy przewodu pokarmowego, czy przełyku. Zresztą wiecie Państwo, że aloes, jak się go zastosuje na skórę, to i on ma udowodnione działanie. A jak się go zastosuje na skórę, to on goi rany, przyspiesza gojenie rany. Dokładnie jak go zaczniemy pić, to poza pod pozytywnym wpływem aloesu w ogóle na cały organizm. On ma bardzo szerokie zastosowania medyczne w organizmie i to jest nie tylko gojenie ran, ale na przykład wspomaganie osób z cukrzycą, czy poprawa odporności, gdzie tutaj działa synergicznie z Probio Plus. Jak sobie zrobimy taki okład aloesu na skórę, to sobie wygoimy ranę szybciej, a jak sobie wypijemy taki aloes, to zmniejszymy stan zapalny w przewodzie pokarmowym. Oczywiście w tym ekstremalnym nie ma aloiny, czyli nie musimy się bać, że będziemy mieli biegunkę po takim ekstrakcie. To jest bardzo ważny element. I tutaj przypominam Państwu również, że mamy specjalnie dla naszych milusińskich tabletki do ssania. To jest dla dzieciaków, które ukończyły trzeci rok życia, czyli tak naprawdę zaczęły czwarty rok życia. Tabletki zawierające probiotyki słodzone ksylitolem, które mają zadanie nie tylko normalizację mikrobioty jelitowej, ale również poprawę odporności. Szczególnie polecany jest dzieciakom, które mają problemy z próchnicą, dlatego że szczepy tam zawarte zwalczają taki patogen, on się pięknie nazywa Streptococcus mutans, trochę tak jak w starym filmie z Godzillą, albo nie wiem, kiedyś te nazwy łacińskie uwielbiam. Streptococcus mutans to jest bakteria, która powoduje próchnicę u dzieci. A bakterie immunoprotect wywalają, usuwają, eradykują z jamy ustnej Streptococcus mutans. Takie proste połączenie, słuchajcie, odrobinę cierpliwości. Dziecko wcina przepyszną, truskawkową tabletkę. Muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba najpyszniejsza tabletka na świecie. Pewno, że próbowałem. Oczywiście, jak już miałem polecać jakimś dzieciakom, to musiałem spróbować. Jest przepyszna. Nawet sami sobie spróbujcie, polecam. Jest to dość duża tabletka, więc jak chcą jakieś małe dzieci i boicie się, żeby się dziecko nie zakrztusiło, to możecie oczywiście taką tabletkę rozmieścić i podać dziecku do, na przykład jest to syropku jakimś, czy soku malinowym. Ona jest bardzo fajna, liczy się tylko to, co tam jest zawarte. Natomiast dla starszych dzieci to jest kapitalna postać właśnie w postaci takiej tabletki do ssania. Polecam na wieczór w ogóle podawać dzieciakom, jak już sobie tak, żeby nam zawartość tych baterii probiotycznych się fajnie wchłonęła i jednocześnie chroniła jamę ustną. Czyli nie przed jedzeniem, tylko już tak po jedzeniu
jak już wiemy, że sobie dziecko, tylko żeby nie zasnęło z tą tabletką, posiedzi z nami i na deser dostanie immunoprotek. To jest kapitalne rozwiązanie dla dzieciaków w walce na przykład z próchnicą. Szanowni Państwo, przypomnieliśmy sobie zagadnienie roli jeli dla zdrowia człowieka. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Gdybyście Państwo chcieli skorzystać z konsultacji w zakresie wyboru ekstraktów, suplementacji, fitoterapii, zapraszam serdecznie do Kybella Beauty Clinic Katowice. Możecie Państwo również pisać do mnie na adres pytania@widoway.com. Staram się odpowiadać Państwu jak to tylko możliwe najczęściej. Dajcie mi parę dni na odpowiedź, dlatego że jestem dość zabieganą osobą, więc zawsze odpowiadam w ciągu jednego dnia. Także zachęcam Państwa do takiego kontaktu. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru, a ponieważ już mamy prawie połowę, nawet połowę lutego, to ja już się czuję, że tam się zbliża wiosna i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy nie online, ale na co dzień i będziemy mieli okazję porozmawiać o ziołach i cieszyć się naszym towarzystwem i wymieniać opinie. Także wszystkiego dobrego, pamiętajcie o zdrowej diecie i probiotykach, aloesie czy immunoprotek dla dzieciaków i życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia i do zobaczenia.